Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Dachowski Pyta. Odcinek super, bo wyjazdowy, nie jesteśmy w Warszawie, jak widzicie, zupełnie inna przestrzeń. Jesteśmy w Katowicach na jednym ze szkoleń, a my dzisiaj porozmawiamy sobie z... Witam wszystkich, nazywam się Radosław Wyleżów, jestem fizjoterapeutą. O właśnie, czym się zajmujesz, bo to ważne. Czym się zajmujesz, co ty na co dzień, powiedz mi, robisz, jak pracujesz? Na co dzień pracuję w Ustroniu. Ustroń jest w bardzo ładnym miejscu, położony w Beskidach. Prowadzimy sanatorium uzdrowiskowe, tam pracuję na co dzień. Mm-hmm. Prowadzę też gabinet swój. Okej, a skąd u ciebie się w ogóle wzięła rehabilitacja? Dlaczego w ogóle zacząłeś leczyć ludzi? Skąd był taki pomysł na siebie? Zawsze interesowałem się sportem i chciałem w tym kierunku iść, coś robić ze sportem, ale nie do końca chciałem gdzieś tam pracować w szkole, czy też... wykonywać jakiś tam zawód związany gdzieś z wychowaniem fizycznym, tylko coś bardziej związanego z medycyną, a nie czułem się jakoś też tak mocny, żeby gdzieś tam pójść na medycynę. Mm-hmm. No i taki był pośredni kierunek jak fizjoterapia. W ogóle na początku myślałem, żeby iść na prawo, tak? To zupełnie jest co innego, ale później się to zmieniło w liceum. Zaczęła mnie mocno interesować biologia. Mm-hmm. I dlatego tak później mi się gdzieś tam w głowie pozmieniało, że chyba i dobrze mi szły te przedmioty, więc stwierdziłem, że taki kierunek pośredni jest też związany i ze sportem, i z leczeniem, i z ruchem będzie najlepszy. No i tak się potoczyło, że dostałem się na WF i... No to wiedziałeś, że to będzie AWF, jakby nie inna opcja nie wchodziła w rachubę, bo się ruszałeś. Tak, bo więcej sportu, bo wiedziałem, że jest więcej godzin sportowych, różne dyscypliny i też tam będziemy dużo ze sportem działać, gdzie na innych uczelniach ten plan, z tego co patrzyłem, jest mniej tego sportu. No, zawiodłeś się? Czy się zawiodłem? Z tym sportem na AWF-ie? Nie, bo mieliśmy go naprawdę dużo. Okay. I były różne ciekawe dyscypliny, mieliśmy fajnych wykładowców, mieliśmy lekkoatletykę, wszystkie gry zespołowe, pływanie, tak, więc warto to było poznać i te zasady. Teraz widzę, że w pracy mi to pomaga, bo jeżeli pracuję z jakimiś sportowcami, czy mam okazję pracować, no to poznanie tych dyscyplin na WF-ie uważam, że jest potrzebne fizjoterapeucie i to dobrze, nie? Mhm. Może mogło to być teraz bardziej jakoś tam rozbudowane, no bo to było na takim poziomie podstawowym, no teraz jak wiemy, to przygotowanie motoryczne, to ten poziom się zmienił, nie? Więc ja nie wiem teraz, jak to jest na uczelniach, w jaki sposób, ale jeżeli tam wykładowcy idą z trendami, z wiedzą aktualną i teraz też to prezentują studentom, no to na pewno lepiej, nie? Ale uważam, że fajnie, że to powinno się poznać te dyscypliny. Od kiedy ty byłeś związany ze sportem i przez jakie sporty przeszedłeś jako młody amator? No jako amator, no to oczywiście piłka nożna, tak? W dzieciństwie jako młody chłopak każdy chce zostać piłkarzem, czy tam koszykarzem, siatkarzem, no to zapisałem się do szkółki, gdzieś tam w Ustroniu grałem w piłkę nożną za juniora. Później za seniora już nie miałem czasu i jakoś też nie byłem jakoś wielce utalentowany piłkarsko, no więc dałem sobie spokój już, bo studia mnie mocno absorbowały, praca też i no i dałem sobie już spokój z piłką i skończyło się granie, nie? Tam w wieku 20 lat, nie? Tam skończyłem już grać w piłkę, kopać. Nie? Kiedy sporty siłowe weszły, czy sporty walki? A taka miłość do sportów siłowych, czy tam sylwetkowych, no to właśnie takie zastępstwo po piłce. Zawsze też byłem bardzo szczupłym osobą, drobną, więc jakoś tak chciałem się też wzmocnić. No i miałem na to czas, bo w wolnej chwili, czy wieczorami mogłem iść i potrenować i też mi to gdzieś tam wystarczało i byłem z tego powodu zadowolony, gdzieś dobrze mi to szło, sprawiało przyjemność, no i się przeniosłem na taki bardziej trening indywidualny. Okej, bo powiedziałeś, że pracujesz dzisiaj jakby w uzdrowisku, bo to z tego co wiem, to jest biznes jakby twoich rodziców. Tak. To był taki jakby pomysł na ciebie też, jakby kierowanie było, żeby mama gdzieś tam mówiła ci, fajnie, fizjoterapia, iść, to nam pomożesz, czy... Nie było to takiego, że a idź to tak, albo tak trzeba, albo tak najlepiej. Nie, totalnie nie było tutaj żadnego wpływu i nie było to też związane z taką pracą właśnie, jaką mam na co dzień.
tylko po prostu bardziej właśnie w tym kierunku sportowym. To mnie bardziej ciągnęło, że ten zawód wybrałem sam. Szukam motywacji. Często motywacją jeszcze u ludzi jest to, że mieli jakąś kontuzję. Miałeś kontuzję, która ci jakby... Nie, nie miałem. Jakoś tak mnie kontuzje omijały. Miałem jakieś tam drobne jakieś tam naderwania czy skręcenia jakiegoś stawu skokowego i to były takie typowe, nic groźnego, więc jakichś takich poważnych urazów nigdy nie miałem i nie... Co ci się podobało najbardziej na uczelni? Najbardziej na uczelni, co mi się podobało. Bo była w Katowicach, tak? Tak, w Katowicach. Co mi się podobało? Atmosfera. Bardzo fajna atmosfera, fajni ludzie. Tacy właśnie, mający dużo energii, bo w większości każdy gdzieś tam albo był czynnym sportowcem, albo gdzieś tam pasjonował się sportem, więc dużo endorfin, dużo pozytywnych ludzi, uśmiechów i. Więc to było fajne na uczelni, że tacy bardzo mocno otwarci ludzie, aktywni. Jakbyś miał powiedzieć jakiś przedmiot albo jakiś wykładowca jeden, który do tej pory powiedzmy, nie wiem, albo używasz tego, albo jesteś w stanie jakby gdzieś cały czas czerpać od tej osoby jakąś tam wiedzę. Wykładowców już tam... Nie pamiętasz? Nie pamiętam, raczej teraz tak sobie... Nie, no, albo przedmiot, jest... nie? To może przedmiot jakby, który do tej pory jakby w stanie jesteś... pamiętasz i wiesz o tym, że dalej z tego korzystasz i jesteś... Znaczy, bym skłamał, że nie pamiętam, bo teraz przeszło na taki poziom, że w zasadzie z tymi wykładowcami spotykam się teraz na kursach czy z nami, teraz ta relacja przeszła w relację koleżeńską, tak, z wieloma profesorami czy tam doktorami z uczelni, no to teraz fajnie tak miło, że to był autorytet kiedyś na uczelni, a teraz to już jest kolega, z którym mogę wymienić doświadczenia, więc to jest bardzo fajne też i tutaj mogę też w sumie kilku wymienić, jak na przykład Mirek Kokosz, Michał Kuszewski na przykład. No to byli moimi wykładowcami na uczelni. No a teraz jesteśmy na stopie koleżeńskiej i to jest fajne naprawdę. I to są bardzo dobrzy terapeuci i też można z ich doświadczenia czerpać wiedzę i fajnie, że dalej oni się też kształcą, możemy się spotykać gdzieś na kursach, nie? Co byś wykasował z programu uczelni? Co ci do tej pory jakby nie użyłeś i nie jest potrzebne? No, humanistyczne wszelkiego rodzaju przedmioty, od socjologii, filozofii i tam jakiegoś nawet tego prawa, czy innych takich, jakieś tam historii rehabilitacji, no bo to można ująć w jakimś jednym tam slajdzie, czy na innych zajęciach wspomnieć po prostu, a nie zrobić z tego przedmioty. I uważam, że powinno być więcej praktycznych przedmiotów i te przedmioty główne powinny być bardziej rozbudowane, które są nam potrzebne w pracy, a są zupełnie zbyteczne, no i nikt nie chce na to chodzić. Wtedy tak było. Teraz dalej, nie wiem, tak jest. Możliwe, że tak jest. I, no i to bym wyrzucił, no, niepotrzebne przedmioty i dodał te godziny do tych potrzebnych. No, prosta sprawa, no tutaj chyba nie ma filozofii. Możliwe, że wiele osób się z tym zgodzi ze mną. Ja rozumiem, że to są ważne rzeczy dla ogólnego rozwoju, no ale no, czy dla ścisłego rozwoju jest potrzebne nam historia filozofów? No raczej nie, bo to miałem w liceum na przykład na rozszerzonej historii, tak? Więc no, uważam to zbyteczne. Kończąc studia, czego ci brakowało dla ciebie? Jakby chodziłeś na rynek, pracodawca, pracownik, no może miałeś od razu pracę, mogłeś pracować jakby w uzdrowisku, albo tak. Czego tam ci brakowało jakby jako terapeucie? Co byś musiał dołożyć na studia, żeby było ci łatwiej wejść w pracę? No, to bym powiedzieć wszystko, że doświadczenia, praca z pacjentem, wszystko, tak? Brakuje, ale przede wszystkim no właśnie tego bycia z pacjentem. Program praktyk też jest taki, mi się wydaje, no po prostu idzie student, musi odbębnić jakieś tam praktyki, no i tyle. I nie ma, brakuje tego kontaktu właśnie z terapeutą prywatnie. Uważam, że powinny być takie praktyki, gdzie ja sam to robiłem, ale bo chciałeś, pytałem bo się na przykład... To też muszę podziękować za taką formę, jak przeniosłem się do Warszawy i pracowałem w Warszawie, to poszedłem do mojego instruktora, który także mnie uczył Kaltenborna, do pana Balika, którego pozdrawiam. Twój wykładowca. I on mi pozwolił, żebym na przykład przychodził do niego do gabinetu i patrzył się, jak pracuje, no bo mi tego brakowało na przykład, nie? No i uważam, że tego, takie powinny być praktyki, żeby gdzieś tam pójść do jakiegoś mistrza, obserwować jego pracę, tak, i móc się na tym uczyć, bo to jest najważniejsze, obycia z pacjentem, co zrobić, zawsze jakieś tam ciekawe rzeczy można zaobserwować i też sam powie jakieś ciekawe rzeczy, które ważne, które warto robić,
I to jest najważniejsze, bo takie przychodzenie na odbębnienie praktyk to kompletnie nic nie daje z takiego. To miałeś takiego studenta już pod sobą? Uczyłeś kogoś, pozwoliłeś komuś wejść do gabinetu i uczyć się od ciebie? Nikt mnie nawet o to nie poprosił. No to możecie, jak macie, to jesteście z Ustronia, to Radek was weźmie. Więc myślę, że tak, że czemu nie? No sam taką miałem możliwość, to jeżeli ktoś by się zgłosił, żeby chciał zobaczyć, jak pracuję. Ja tak chodziłem raz w tygodniu właśnie, przez jakiś okres tam było kilku miesięcy, więc uważam, że no bardzo dużo mi to dało w praktyce. Wiadomo, później całkowicie już zmieniłem teraz swoją praktykę, już zupełnie pracuję inaczej o 180 stopni niż wtedy, ale na tamtym poziomie, jakim byłem, no to bardzo dużo mi to dało. Nie? To czyli co zobaczyłeś? Mechanizmy pracy, czy counterboarda zobaczyłeś? Pracy, czy... Tak, wszystko, model pracy, jak podchodzi się do pacjenta, jak jest diagnozowanie. Bo trochę inny proces, pacjent, bo prywatny, nie? Bo tak, jakby... proces samego myślenia, tak? Z jakim przypadkiem mamy do czynienia, co możemy z nim zrobić, jaką terapię zastosować, tak? A na przykład przychodził pacjent z jakąś, nie wiem, rwą kulszową, każdy był inny, tak? I zaczynaliśmy leczenie zupełnie od czegoś zupełnie innego. I to było ciekawe, no, że jednak no nie możemy też działać na schematach, a zupełnie inaczej to wygląda, tak? I jak się zabrać do tego pacjenta, tak? Jak go dotknąć, co zrobić, jak testy, czy te testy, co ja robię, dobrze wykonuję, a tutaj praktycznie no, to pokazuje osoba, która to robi też z automatu i możemy to obserwować, jak to robi. To naprawdę dużo daje. Nie trzeba tam od razu też kogoś dotykać i ten, tylko po samej obserwacji, jak to robi osoba, która bardzo dobrze się na tym zna, no to powiem szczerze, bardzo dużo to daje. Czemu zmieniłeś na Warszawę? Czy to po studiach pojechałeś do Warszawy? Czy zmieniłeś studia w trakcie? Nie. Już po studiach, gdzieś tam chyba 3 lata po studiach wyjechałem do Warszawy, tam ze względów i prywatnych, i zawodowych, bo miałem tam okazję pracować. To mi zaproponowano stanowisko i trenera, i fizjoterapeuty w klubie, fitness klubie Holmes Place, który się dopiero otwierał na Skoroszach, więc to był świeżutki klub, jeden z wtedy na tamte czasy najnowszych maszynach. Tak, no to no, teraz to już, że tak powiem, już starowinka, ale wtedy no to wszystko nowiutkie, wszystko fajne, więc nowy zespół, całkowicie nowi ludzie, bo wszyscy pierwszy raz też w tym miejscu, ale też doświadczeni trenerzy, koledzy moi, których poznałem, bardzo też fajne osoby, no to było też fajne doświadczenie. No i też w taki sposób chciałem spróbować, jak tak się pracuje z takim klientem indywidualnym. Więc też to tak, pracowałeś jako trener, czy bardziej jako fizjo tam pracowałeś? Czy to łączyłeś te dwie rzeczy? No, starałem się łączyć, ale głównie zgłaszali się osoby no, jako do fizjoterapeuty, więc trening medyczny przede wszystkim. Miałem kilka osób, które typowo gdzieś tam chciały sobie tylko schudnąć, czy tam się poprawić sylwetkowo, ale byli też osoby, które gdzieś tam no, amatorsko też gdzieś tam startowali w zawodach, w różnych dyscyplinach, to też żeby ich jakoś tam przygotować do tego pod względem motorycznym. No i w większości to byli pacjenci albo tuż po przebytych urazach, w trakcie urazów, albo przed planowanymi jakimiś zabiegami, tak, gdzie trzeba ich przygotować lub też udało się uchronić przed planowanymi zabiegami. Jak wybrałeś pierwsze szkolenie, które poszedłeś? Czy to był Balik i Kaltenborn? Czy... Tak, to pierwsze to właśnie było u Mirka Kokosza, Kaltenborn. To zaczęliśmy na trzecim roku chyba. Na trzecim roku. Dlatego na uczelni był? Na uczelni był organizowany. Okay. Pierwsze te, czy tam w Katowicach ogólnie, bo to nie było stricte. Chyba pierwszy był chyba na uczelni, już teraz nie pamiętam. Chyba pierwszy był gdzieś tam na Salkach, a później gdzieś w centrum Katowic tutaj gdzieś było. No i już zaczęliśmy z kolegą, który też tak dosyć czegoś mu brakowało, chciał coś więcej już zacząć no też właśnie, robić. Skąd wiedziałeś, że czegoś ci brakuje? Jakby dlaczego doszedłeś, że jednak... No bo myślałem, że może już w trakcie studiów już będę w stanie coś podziałać i komuś coś pomóc, poleczyć. No i to mnie ciekawiło, że może, bo koledzy już tam robili jakieś kursy masażu, zaczynali sobie już gdzieś tam sobie dorabiać, gdzieś tam masować ludzi i sobie już tak robiali. No i też myślałem, a może, że już warto zacząć teraz, skoro możemy jako studenci, no to czemu nie? No i z kolegą takim Grzegorzem poszliśmy na ten pierwszy kurs. Podobało nam się, też fajni ludzie, poznaliśmy dużo ciekawych osób. Przede wszystkim pierwszy kontakt z takim kursem i zagranicznym instruktorem metody.
To było z takim SEP-em wtedy z Niemiec, więc kurs prowadzony po angielsku, więc już taki pierwszy kontakt z kimś, kto ma też profesjonalne podejście i bardzo dobrze robi swoją robotę, więc no to było zdecydowanie ciekawsze, lepsze niż to co gdzieś tam też na uczelni było. A kiedy zrobiłeś taping, robiłeś czy nie? Taping, bo na, też nasze robiłem, roczniki też na wszystkie robiły tak, taping, tak, nie? Tak, też na studiach robiłem, gdzieś tam w Zabrzu, no to tak wszystko po kolei. To zmieniało twoją pracę, jakby było tak, że zachwycałeś się robić, potem po szkoleniu robiłeś tylko to, tak. Czy jednak no, był dużo, taki dużo. Motyw? Tak, po szkoleniu, no bo tylko to się znało, to dużo się kleiło kiedyś wszystko, na gminie. No. Tak, wszystko co szło, każdy, a to nakleimy będzie lepiej. A to kolanko, aha. A to cały czas. A samo było z Counterbondem, teraz... że jakby wszystkie zacząłeś klikać jakby po pokazaniu? Nie, to później, dopiero jak już naprawdę właśnie już, to już jak już byłem w Warszawie, jak już się gdzieś tak powiem nauczyłem manipulować i... To dopiero były pierwsze próby z manipulacją. Nie miałem wcześniej ani odwagi, ani umiejętności, żeby to robić, więc to, co dostałem na kursie, te najprostsze techniki mobilizacji, to stosowałem. Mhm. Trakcji i tym pracowałem. No ale brakowało mi właśnie skuteczności, nie? Efektów terapii, tak? Nie były one trwałe. I cały czas mi czegoś brakowało. To jak zacząłeś później dobierać jakby szkolenia? Jakby co było dalej? No ludzie, na których napotkałem właśnie na szkoleniach, i później pokazywali mi, czy tam opowiadali o szkoleniach, które sami zrobili, no to mnie przekonywało, że na przykład zmienić jakieś szkolenie lub wybrać się na jakieś wartościowe, które mi polecili. No i że to jest fajne, to jest super metoda, chodź tu zobacz i ten, mówię, a no to czemu nie, no to pójdziemy, spróbujemy czegoś innego. No i to właśnie przez właśnie rozmowy, kontakty z kolegami z zawodu wybrałem się na wszelkiego rodzaju inne kursy, metod, które aktualnie stosuję lub też niektórych metod praktycznie już w ogóle nie stosuję, no bo są mi nieprzydatne. Co wyłączyłeś kompletnie? Kompletnie? No bardzo dużo już teraz wyłączyłem takiej typowej terapii manualnej, choć jeszcze czasami oczywiście gdzieś tam ją wplatam po w konkretnych przypadkach, gdzie widzę, że na przykład nie zaszkodzi to zrobić, ale bardzo malutko. Kiedyś bardzo dużo manualnie pracowałem. Teraz ze względu na to, że bardziej przerzuciłem się na rehabilitację taką neurologiczną i na stymulowanie układu nerwowego, no to głównie staram się pod tym kątem diagnozować i w ten sposób pracować i to z pacjentami także typowo ortopedycznymi, tak? No bo... To kiedy ten przełom nastąpił, że zmieniłeś kompletnie pracę? Co się stało? Poznałem taką osobę, którą znam, jest naszym przyjacielem, Dawida, Kasolika, pozdrawiam. Będzie jutro o 7.30. Tak, z nim też robiłem właśnie Counterborna, te pierwsze kursy Counterborna, to też tam żeśmy się jakby poznali, spotkali od studiów. Dawid się zaczął się imać różnego rodzaju kursów i ściągania dziwnych, zwariowanych osób. Jeździł za granicę też na kursy, no i to też mu dużo dało, co kogo by tu ściągnąć, co fajnego na zachodzie robią, a u nas tego nie ma. No i będąc na jednym kursie z neurodynamiki Usza Klocka, byłem z Dawidem akurat w pokoju, no i mi tam prezentował różne ciekawe filmiki, jak to Dawid, no i zaprezentował mi metodę PDTR na filmiku. No to jak to zobaczyłem, to ręce załamałem, mówię, weź, co ty mi pokazujesz tu za głupoty, jakieś matko, co to jest, nie, mówię, nie, mówię, absolutnie, nie, mówię, chodź, to jest super, widziałem to, gdzieś tam w Anglii mi to pokazywali, fajny gość, ja go ściągnę, chodź, idziemy, nie, zapisz się, mówię, dobra. Zapisałem się za jego namową, mówię, najwyżej stracę kasę, dobra, pójdę. Co mi tam, nie? Zobaczymy, nie? Ale byłem tak sceptycznie nastawiony bardzo do tego, co widziałem. Mówię, że nie, że to nierealne, to w taki sposób się nie da pracować. Nikt tak wtedy nie pracował, że do tej pory. Tak, no to była wtedy nowość, to był pierwszy kurs w Polsce organizowany. No i to było totalny kosmos, nie? Naprawdę. Myślałem, że się już nie da nic innego wymyśleć, nie? W rehabilitacji. Myślałem, że to już... Że tylko doskonalenie tego, co mamy, powoduje to, że więcej wyleczymy. Tak, chciałem iść właśnie w tą ortopedię, w tą manualkę, chciałem się tam szkolić, robić kolejne te szkolenia, te wyższe stopnie i w tym się szkolić, żeby być super właśnie takim terapeutą manualnym i tak, głównie klikać, tak? To czym dla ciebie jest PDTR? Czym dla jakby... No, filozofią, sposobem leczenia, rehabilitacji w zupełnie inny sposób niż klasyczny, tak? Raczej w zasadzie teraz to klasyczny, no bo dotykamy istoty problemu, czyli układu nerwowego.
No i nagle, wow, zmienia się myślenie, przecież to jest najważniejsze, my w ten sposób działamy, tak? To musimy, od tego musimy zacząć, a nie od końca, nie zaczynajmy od tkanki, tylko zacznijmy od procesu sterowania, tak? Od głównego, zacznijmy nie od, jak to mówi nasz wykładowca Jose, nie zaczynajmy od podzespołów, tylko od systemu, naprawmy system, żeby podzespoły też zaczęły funkcjonować prawidłowo, nie? A dopiero później możemy, jak już tam ktoś chce, czy to jest konieczność, jeszcze podzespołami się pobawić. Nie? Zarzutem tej metody jest to, że jest mało powtarzalna albo bardzo subiektywna. No tak, no ciężko ją badać, tak? Próbują teraz ją badać, robić badania naukowe, bo tak naprawdę no ciężko uchwycić moment, gdzie nastąpiło wyleczenie, gdzie faktycznie mi spadła jakaś hipertonia i faktycznie polepszył się obraz i nie ma bólu, tak? Gdzie wiedziałem, że mam ileś mięśni wyłączonych, a ileś włączonych, jest totalnie w tym rejonie zaburzony wzorzec, a wracając do wzorca, no wszystko automatycznie wraca jak układanka na swoje miejsce i nie trzeba tam nic paluchów ładować, ani krzywdy komuś robić i praktycznie no nie pracuję, pracuję zupełnie na innym miejscu, a drugie miejsce mi się polepsza, no bo przede wszystkim chcę znaleźć przyczynę, a nie działać na objawach. Tak, tak, to każda metoda, jakiej nie znałem, mówi o tym, żeby pracować na przyczynie, a nie na skutku. Tak? Ale i dopiero teraz się o tym przekonałem. Teraz mi ktoś pokazał, uzmysłowił, że faktycznie gdzieś dochodzimy do tej przyczyny, tak? Czyli zaczynamy od początku, czyli od tego sterowania. To jest dla mnie właśnie początek. A jak robisz testy mięśniowe? No jest bardzo, bardzo subiektywne i bardzo opcja, jakby, że każdy może ten mięsień badać i może mu wyjść inaczej. Jak do tego podchodzisz, jak to bronisz? Że jednak to będzie działało i jednak każdy może zrobić i będzie to jakoś tam powtarzalne. No bo na początku było trudno, tak, bo trudno to wyczuć, tak, w terapii manualnej wszystko też ciężko też wyczuć, jak ktoś tam opowiada, że dotyka tam jakiegoś więzadła, on jest głęboko, no to też bajki opowiada, że gdzieś tam palucha i on tam więzadło biodrowo-lędźwiowe jest mi tam w stanie wypalpować bardzo dobrze, no to znaczy, że kłamiecie. Możesz być w jego rejonie gdzieś tam coś, ale na pewno go gdzieś tam nie przestymulujesz. Ale może z jakiś bodziec wprowadzić, tak? I to jest ok. Ale przy teście mięśniowym, no to faktycznie no jest to trudne. I tak naprawdę teraz, pracując 5 lat metodą, jestem w stanie, i to mówiłem ostatnio Jose, będąc tutaj pomagając na kursie, powtarzając sobie i trochę asystując, to Jose, dopiero mówię, ja teraz czuję na przykład, że bo mamy ten efekt tego napięcia wzmożonego mięśni, tą hipertonię, że jestem nawet już wyczuć, że ten mięsień już bez jego testowania, że on już jest w hipertonii, tak? Wystarczy, że zrobię sobie, raczej odpowiednio ułożę sobie w odpowiedniej pozycji pacjenta, on zrobi określoną, przyjmie określoną pozycję na przykład dla testowania nogi, ja łapiąc już za tą nogę, ja już wiem, że ten mięsień jest hipertoniczny, tak? Już przewiduję to, bo już widzę po napięciu tego mięśnia, że faktycznie da się to wyczuć, ale to trzeba zrobić naprawdę miliony testów, tak? No nie można tego nazwać testem oporowym, tylko testem reaktywności, gdzie faktycznie testując ten mięsień, czy jest silny, czy słaby, jestem wyczuć po napięciu, że faktycznie on mi się za chwilę osłabi, albo faktycznie on mi wytrzyma, albo tak mocno trzyma, że ja go nie osłabię, czyli dopiero jestem w stanie to teraz wyczuć, tak gdzieś, tak jak gdzieś tam czujemy napięcie dotykając pacjenta, palpując, czujemy, czy ta struktura jest gładka, czy nie, czy jakieś guzki są, czy wiemy, że jesteśmy na kości, czy na mięśniu, to takie rzeczy jesteśmy w stanie wypalpować sobie, a tutaj już jestem w stanie też to określić, więc no jest to trudno mierzalne, bo nawet przychodzili właśnie koledzy na kursie będąc też PDTR-u z dynamometrami i przykładali siłę, czy faktycznie on ten Jose nie oszukuje, nie ciągnie, nie szarpie za mocno, no ale ciężko też to było im zmierzyć, pomimo że gdzieś tam wykorzystywali dynamometr i oporując sobie kończynę górną. No i ciężko to było im, w zasadzie wychodziło im, że w miarę podobnie przykładają tą siłę, no ale ciężko to zmierzyć. No jest to, no nie wiem, jakby to można było, no to Jose nad tym cały czas pracuje i inni, żeby no jakoś mieć jakąś skalę, jakąś pomiar, jakoś to udowodnić w badaniach, tak żeby jakieś środowisko medyczne to przyjęło, bo mam wrażenie, że on się przebija od lat z tą metodą. Uważam, że jest rewolucyjna.
w rehabilitacji. No i to go hamuje tutaj w badaniach, bo wszyscy PubMed musisz mieć, tak, bo inaczej to cię oleją na konferencji i to, co ty mówisz, to jest faktycznie nieprawdą. I ja sam przecież sceptycznie do tego podchodziłem. Mhm. Mówię, kurczę, że tak przez takie coś tutaj komuś pokażę linię, tutaj kogoś ukuję szaszłykiem, tutaj przyłożę kamerton, tutaj dźwięk, tutaj masz praca ze wzrokiem, masz popatrzeć tą stronę, a jak popatrzysz jedną stronę, to już ci się mięsień osłabia, ale jak nie popatrzysz, to już jest mocny. No więc czary mary, najfajniej jest to w gabinecie, jak są reakcje pacjentów, że to jest niemożliwe, jak oni się sami jakby, na tyle są też pacjenci, mam na tyle tych fajnych pacjentów świadomych, którzy się zgłaszają i nagle, o wow, poważnie to tak się da, jak to się dzieje, nie? Później mówią, jeżeli fajnie, jak polecą mnie, to mówią, a do tego pana z liniami, proszę. Co leczy liniami. Liniami. No. Wkurzałeś się na początku, że nie wychodzi? Tak, byłem bardzo duże były problemy z ogarnięciem metody na początku, naprawdę bardzo jest dużo nauki i takiego sposobu myślenia, więc no, jest trudna metoda, ale jeżeli wyjdzie o ten pierwszy pacjent, jak ja to powiem, gdzie mi tam wyszło coś, gmerałem, dobra, i on mi zgłaszał już po iluś tygodniach, gdzie miałem cały czas z nim kontakt, no i co, działa? Dobrze? No dobrze, znowu za tydzień. SMS, no i co, dobrze wszystko? No tak, dobrze. No jak się utwierdziłem po którymś tam 10 SMS-ie, że on już od pół roku nic mu się nie dzieje, tak, to wyszło, czyli faktycznie ja nic innego poza PDTR-em mu nie zrobiłem, tylko znalazłem przyczynę, postymulowałem sobie na tej przyczynie i tam ból, nie wiem, kolana czy tam kręgosłupa faktycznie nie wraca. Mówię, o kurczę, czyli jednak coś w tym jest. Dopiero gdzieś tak po roku, gdzie mi to wyszło od pracy metodą, no to, bo na początku, no próbowałem, ale dużo klasycznie jeszcze pracowałem, nie? Próbowałem czasami, na przykład, nie wiem, 15 minut, pół godziny coś tam tym PDTR-em porobić, no ale żeby tam, nie wiem, brali mnie jakiegoś oszołoma, no to klasycznie, nie? Klasycznie wszystko tam, jakieś powięzie, niepowięzie, trakcje, mobilizacje, tak? Nastawianie na sam koniec, żeby nie było. No i pewnie ludzie myśleli, że to, co ich poklikałem, to im pomogło, a nie to, co zrobiłem PDTR-em. A ty też wtedy miałeś kłopot z tym, żeby zweryfikować, czy ten PDTR, który sobie działał, czy nie, nie? Tak. A jednak była bojaźń tego, tak, że pacjenta nie wyleczymy i nie wróci. Tak. Bałem się też tego, że będą gdzieś tam uciekać. Pacjenci będą mnie mieć za jakiegoś ten, no jak wszyscy żeśmy przez to przechodzili. A teraz już zupełnie na pewno siebie jest... w swoje umiejętności, że jednak coś tam jesteśmy w stanie. Oczywiście nie wszystkim, nie każdemu też jestem w stanie pomóc, oczywiście, no to ja to rozumiem, ale, no, ale jednak jak już to zaczynało wychodzić, że kurczę, jest to i tak cały czas mam, każdy pacjent jest dla mnie taką nowością, że jak mnie później informuje, że na przykład jest faktycznie to ten, to często czy trzymam kontakt z pacjentem, żeby mi zawsze napisał jakiś taki krótki raporcik, co jak się dzieje, no bo interesuje mnie, czy faktycznie dobrze znalazłem, dobry receptor, dobrze zastymulowałem, czy faktycznie to, co zrobiłem, żeby miałem informację też zwrotną. Tu już nie chodzi o samą satysfakcję, chodzi, jest miło, jak fajnie to cieszy, że się komuś pomogło w taki sposób, jeżeli ktoś już długo szukał pomocy, to nie powiem, że nie, ale przede wszystkim, żeby zweryfikować, tak powiedziałeś, czy faktycznie jak zastosowałem ten receptor, przestymulowałem, okej, zeszło, czy może po prostu pouciskałem ten rejon i samo przeszło, a to chodziło o to, że postymulowałem ten obszar. I później faktycznie weryfikuję, czy dobry receptor, czy dobra to była droga. Czym się ludzie psują najczęściej według ciebie? Według tej metody, według ciebie teraz, dzisiaj? Chemią, dietą. Według mnie sposobem życia, stresem. Stres był zawsze, dieta była zawsze zła? Emocjami, no. Emocje. I to nie urazy, tylko te inne rzeczy? Urazy też po prostu. Źle przebyte urazy, źle leczone. To głównie kuleje, tak, że dawne jakieś tam dużo pacjentek po cesarskich cięciach, gdzie tam pracuję na bliźnie oczywiście i też tam, jak jest konieczność, to i też się na wzrostach pracuje, no bo to musi być, no bo jak struktura zaburzona, to i tak, to tak trzeba ją sobie troszkę poprawić, uważam. No ale przede wszystkim PDTR-em, no to właśnie kobieta miała przykład, bardzo często mam takie pacjentki, jakieś ma przychodzi z problemem kręgosłupowym, też kolana jakimś albo barku też dosyć często. No i była cesarka w przeszłym wywiadzie, nie? To bardzo często, to mam nagminnie. To w tygodniu to zawsze ktoś taki jest, że jest po cesarce albo po jakiejś operacji ginekologicznej, po dawnym jakimś cięciu brzucha, no to bardzo dużo. Tak? No i czemu? A tą dietą o co chodzi? No z nietolerancjami pokarmowymi. To modne ludzie mają dzisiaj. Tak, mają problemy. PDTR też porusza ten temat, bo to jest dosyć holistyczna metoda. To jest trudne słowo.
To holistyczne tutaj. Zresztą, kilka razy było to zaburzane jakby w rozmowie, że to wszystko jest holistyczne i takie bardzo mocno jakby... No bo tak jest, uważam, nie wiem jak ten, bo też się dzięki tej metodzie dowiedziałem właśnie, że takie rzeczy też mają wpływ, na przykład jak dobieranie pasty do zębów, tak, albo jak dobieranie sobie jedzenia, no nigdzie się o tym nie mówi, no nie spotkałem się z tym, chociaż możliwe, że teraz więcej kursów na ten temat jest to modne, ale 5 lat temu to nie było jeszcze takie modne, nie? Jak się uczyłem metody, więc dlatego uważam, że no jednak patrzymy na całość człowieka. Coś mi nie wychodzi, robię i nagle się okazuje, że ktoś ma nietolerancję, nie wiem, na pomidora albo na migdały i cały czas robiłem terapię, pościągałem sobie dysfunkcję, a przychodzi i faktycznie wróciło, nie? No i co? Przecież porobiłem wszystko według tego, co znalazłem, tam był problem, faktycznie wróciła mi normotonia tych mięśni, wszystko działa, wzorzec okej, na terapii tuż po, zaraz jest okej, super, fajnie, a nagle wraca i to samo, nie? Mhm. No i szukamy dalej, problemu wychodzi, no i co, przenosimy produkty, sprawdzamy w gabinecie produkty i wychodzi cyk, migdał. No i za każdym razem, jak pani sobie zjadła migdał, to automatycznie odtwarzała się cała dysfunkcja, którą sobie robiłem w gabinecie. To samo, znowu leczymy, tak, odstawiamy migdał. Do końca życia nie może jeść migdałów? No, wychodzi na to, że tak, będzie, bo możliwe, że coś będzie tworzyć jakieś dysfunkcje sobie, albo będzie odtwarzać to, co tam miała wcześniej, tak, z tą dysfunkcją będzie to na tyle mocny bodziec drażniący dla organizmu, czy tam dla narządów, gdzie ta dysfunkcja, organizm chce się tego w jakiś sposób pozbyć i chce nas poinformować, że słuchaj, nie ładuj mi tych migdałów, no bo ja ci poinformuję bólem biodra, tak. Mhm. No i tu dlatego tu uważam, że jest taka mocno to logiczna metoda. Ludzie to wchodzą? Ludzie są chętni do tego, żeby aż tak głęboko. Jeżeli już czują efekty i faktycznie się utrzymuje, że jest dobrze i go nie boli, no to oczywiście, jak najbardziej. Mm. Tak, to są chętni, tak? Przede wszystkim są w szoku, nie zawsze. Jak to tak działa? Jak to emocje, chemia, zła pasta? Muszę zmienić pastę, bo perfum zły, tak? I już jest drażniony tak układ nerwowy, że nam zaczyna boleć głowa, szyja, tak? Zmiana perfum albo kosmetyku i już jest lepiej. Mhm. Więc dotykamy każdej kwestii życia, nie? Tutaj działając z pacjentem. I uważam to za super. Super, super sposób, że w taki sposób możemy pracować i musimy jednak, no, trochę jak taki doktor House, nie? Że musimy wejść do pacjenta do domu. Co masz w szafkach? Pokaż mi, a to ci szkodzi. Dobra, nie? No to właśnie tak jak w doktor House. Nie? Jak ty pochodzisz do badań naukowych, do tego ABM-u, który wspomniałeś właśnie, no bo Pierre nie ma ABM-u, no. Ale korzysta jakby z rzeczy dookoła, tak? Które gdzieś tam są udowodnione i potrafisz usiąść i przeglądać badania, czy jednak bazujesz tak, czasami przeglądam, tak? Jakieś, jak są ciekawe, gdzieś ktoś tam udostępni, szczególnie gdzieś tam na Facebooku czy na grupach fizjoterapeutycznych ktoś coś wrzuci, to czytam, no ale to bardziej tak z ciekawości, a ciężko mi się do tego jakoś ustosunkować. Nie? Ale gdzieś potrzebujesz tego do swojej pracy, że jednak potwierdzasz, że to jest to okej i takie, czy jednak twoje doświadczenie i twoje działanie. Jest tak w jedną, w drugą stronę, tak? Że niektórzy przesadzają z tym badaniem, bo ja tego nie zrobię, bo nie ma badań, a ktoś powie, że już w ogóle też nie będzie tego robił, bo mu badania są niepotrzebne, on tylko bazuje na doświadczeniu, wiedzy i no to uważam skrajnie, trzeba robić badania, ale też nie, żeby też z nimi nie przesadzać, no bo to rehabilitacja to też nie polega na samych badaniach, nie? Tylko pracujemy też z pacjentem, też albo z jego psychiką, wystarczy, że go też dotkniemy, przyjdziemy, wysłuchamy, no to już jest terapia, tak? Też działamy na poziomie placebo, a to jest bardzo wysoki poziom skuteczności leczenia, tak? Więc wystarczy, że przekracza pacjent próg gabinetu, no to już się rozpoczyna proces leczenia tego pacjenta, bo on się zdecydował, przyszedł. No i tu też bym nie przesadzał z tymi badaniami. Nie? Kiedy stwierdziłeś, że możesz użyć innych? Bo uczysz jakby tak trenerów i uczyłeś jakby fizjoterapeutów też, tak? Jakby kiedy stwierdziłeś, że mam taką wiedzę, że mogę uczyć? No uważam, że to są na tyle proste przedmioty i na tyle dobrze to znam, bo na co dzień tym pracuję, że na przykład taka terapia manualna na tym poziomie uczelnianym, którym ja też miałem, najprostsze rzeczy, no jestem w stanie pokazać, na tyle się czuję w tym pewnie, w tych prostych rzeczach, że mogę to zaprezentować, nie? Że to, co ja też robię w gabinecie, pokażę, w jaki sposób ja to robię tym studentom. Nie? Więc stwierdziłem, a czemu nie, warto spróbować, wiadomo, stresujące.
Fajna przygoda? Fajna, ciekawa rzecz. Lubię to robić. Najbardziej na kursach, gdzie przychodzą właśnie osoby chętne, dopytują, są ciekawe, jak to działa, czy nie, albo jesteśmy w stanie coś zdementować, pokazać inaczej, że ktoś robi tak, ci robią tak, ale nie do końca może to jest też dobra droga, pokazać coś nowego. A jeszcze ktoś się dopytuje, słucha, to fajne jest. Bardzo lubię to. Mhm. To robić, gdzieś tam szkolić, pokazywać ćwiczenia, metody. No, czyli już nie pracujesz, nie? Nie, już nie pracuję, ale na kursach dla trenerów tak, pokazuję właśnie jak robić trening medyczny, w jaki sposób, jakie są błędy najczęściej popełniane, jak to powinno wyglądać, takie przejście na przykład z rehabilitacji do już treningu, czyli to pomiędzy takie, nie? Ten trening łącznik. Medyczny, taki ten łącznik. Uważam, że już mamy, też mamy i ćwiczenia, i w zasadzie jest to jakiś rodzaj treningu, ale jeszcze to jest końcówka rehabilitacji. A ty ćwiczysz z ludźmi, bo nie potrzebują ruchu? Też ćwiczę z ludźmi cały czas. Mhm. Jeżeli są tacy, to tak. No i co, jakby kontynuuję ten proces leczenia, z którym zacząłem na przykład. Mhm. Też przychodzą osoby na przykład stale dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu przez pewien okres czasu, na przykład po jakimś urazie, gdzie widzę, no, że no, te ćwiczenia, ta kinezyterapia jest konieczna. No i jeszcze utrwalam sobie te efekty, które wcześniej nie było. Nie? Mhm. Mimo, że zastosujemy to, uważam, że to jest bardzo konieczne i potrzebne. To już na terapii manualnej było wiadomo, że zrobimy terapię manualną, a zaraz potem idziemy na ćwiczenia. Jakie te ćwiczenia są najlepsze? Jakbyś opisał najlepsze ćwiczenie? Ciężkie, takie, gdzie trzeba się spocić, bo nie jestem zwolennikiem jakichś takich też lekkich, trzeba odpowiednio dobrane oczywiście, jak dla każdego przypadku. Ale uważam, że na ćwiczeniach no, trzeba się też spocić. To musi być jakiś określony też wysiłek, musi dojść do jakiegoś bodźcowania tego, co chcemy zrobić, jakiś tam mięśni, grup mięśniowych, czy przestymulować dany region, bo to też jest stymulacja przede wszystkim receptorów, tak? Mechanoreceptorów, informacja dla naszego mózgu, co się dzieje, jaki wzorzec, czyli też tu pracuję głównie na wzorcach. I na układzie nerwowym, właśnie stymulując sobie tak układ nerwowy, tak dobierając płaszczyzny, tak dobierając grupy, żeby też modne słowo funkcjonalne, tak nadużywane, zawsze wszystko funkcjonalne, trening funkcjonalny, więc ja u siebie stosuję określenie trening medyczny po prostu, czy rehabilitacyjny trening, no i uważam, że powinno się troszkę to. Pacjent musi czuć, że zrobił też ten trening, nie? Żeby to nie było tak, że 10 powtórzeń na zadanie domowe, dwie serie, dość. Ale czemu nie 11 powtórzenia, czemu nie 12 powtórzenia, skoro da radę, a wiem, że na przykład na takich włóknach chcę pracować, albo chcę, nie wiem, popracować sobie na mocy, albo na białych włóknach, wiem, że mogę sobie dobrać tutaj 15 powtórzeń, ale tu już sobie popracuję na ekscentryce i na przykład zrobimy tylko 5 powtórzeń, tak? Ale wiadomo, jest to już ćwiczenie ekscentryczne na bardzo wysokim gdzieś tam obciążeniu, tak? Gdzie ma tylko, nie wiem, pacjent opuszczać sobie jakiś tam ciężar, gdzie chce, żeby wróciła ta siła jak najszybciej, tak? Czyli takie ciężkie, ciężkoatletyczne ćwiczenia też zadaje, tak? Jak martwe ciągi, uważam, że nie ma problemu, jeżeli pacjent jest na tyle przygotowany i mogę z nim zrobić martwy ciąg, a jest po zespoleniu L3, L4, L4, L5, bo taki pacjentów miałem, taką pacjentkę pozdrawiam z Warszawy, Joannę. Jest lekarzem, specjalistą USG, gdzie przyszła do mnie i myśmy na TRX-ie pół przysiad zaczynali robić, nie? A teraz ona 60 kg w martwym ciągu, a jest po zespoleniu, tak? Podnosi i super się czuje, tak? Nie boisz się, że przestymulujesz takim treningiem osobę w genem receptora? Jakby? Nie, bo to było po czasie, tak? Wiedziałem, kiedy ja mogę ogólnie sobie... Nie mówię o tym przypadku, że ogólnie, że jakby taki ciężki trening może przestymulować jakby układ. Albo może też pomóc. Możesz się wycofać z terapią? Mogę. Też trzeba z tym uważać. Można też tak przestymulować. Dlatego trzeba dosyć umiejętnie to dobierać. To jest największa trudność w treningu, bo trening zrobi każdy. Z YouTube'a, z jakichś tam schematów i zrobi taki sam trening, jak kolega, bo podpatrzył. No ale co mi z tego? Miałem też niektórych kolegów, instruktorów, oni się wykruszyli, gdzie widzieli, jak ja na przykład jakieś ćwiczenia robię gdzieś tam na bosu z wyciągiem, jakieś takie dziwne, tak, jakieś trójpłaszczyznowe, gdzie ono po prostu ciekawe jest. No, jest też trudne, ale na tyle skalę trudności gdzieś tam podwyższyłem pacjentowi, że mogę mu co zrobić. Także stoi na przykład gdzieś tam
na platformie i na przykład musi wykonywać coś drugą ręką, tak? Gdzie ma tych bodźców dużo. No i za chwilę widzę, że koledzy trenerzy też takie ćwiczenia robią. Kradną. Tak, kradną i robią takie ćwiczenia, no bo fajnie wygląda, bo trudne, bo inne ćwiczenia niż te wszystkie, które znamy. No i tylko po co? Tak, po co on wykonuje to ćwiczenie z tym pacjentem? Jest mu to do czegoś potrzebne? No bo mi jest, ja wiem po co to ja robię i co chcę sobie zastymulować w tym momencie, nie? Po co tak utrudniłem sobie tą skalę, dlatego nie wiem, sportowca, załóżmy, chcę go przygotować do czegoś, że mu dałem w trzech płaszczyznach ćwiczenie, jeszcze zaangażowałem kilka grup mięśniowych, tak? Jeszcze gdzieś tam może jeszcze wzrok czy coś, nie? No i po co mu to robię? W konkretnym celu. Chcę coś sobie właśnie przestymulować, układzie nerwowym polepszyć, jakiś sobie naprawdę trudny wzorzec wprowadzić, no ale po co z pacjentem to robić, czy tam z klientem, który chce tylko schudnąć, to czemu on robi takie ćwiczenie? No to nie jest potrzebne, nic go nie boli, to po co to robić? Mm-hmm. No to często tak widziałem. Tak. A powiedz mi tak naprawdę, jakbyś miał teraz nazwać siebie, to jest dobre określenie, terapeuta neurologiczny? Bo to się źle kojarzy. W Polsce będziesz kojarzył to z PNF-em i z Bobatem i z udarami, nie? Nie, bo pracuję z pacjentami ortopedycznymi, tak, no właśnie, samo, nie? głównie, bo to są pacjenci po urazach, a pracuję na układzie nerwowym, tak? Więc typowo nie znam się, uważam, że jestem w tym słaby w rehabilitacji neurologicznej, jeżeli chodzi tam po udarach czy coś, to nie moja działka. Więc to nie można tego tak nazwać. Jak byś chciał się nazwać? Robisz unikatową rzecz. Terapeutą mam manualnym po prostu, no bo to jest jakaś forma też terapii manualnej, tak? Praca na bodźcach, na tych receptorach, na układzie nerwowym, po prostu terapeutą manualnym, fizjoterapeutą. Nie, tutaj bym nie szufladkował tym, no bo przychodzą też do mnie nawet dzieci, tak? Gdzie tam przychodzi mama z jakimś tam 16-letnim synem, no i też pracuje na układzie nerwowym, a jest po złamaniu gdzieś tam ręki, tak? A go boli bark, tak? Okej. Okay. Co dla ciebie dobrym źródłem wiedzy? Skąd dzisiaj czerpiesz jeszcze sobie wiedzę? Ludzie. Mądrzy ludzie, mądrzy wykładowcy, fajne kursy. Jak dzisiaj dobierasz kurs? Bo tych ofert kursów w Polsce i na świecie pewnie jest bardzo dużo. Mówisz, ufasz dalej Dawidowi i Dawid mówi ci, chodź na ten kurs, zanim zrobię kurs, czy sam szukasz trochę... Coś ciekawego jest to tak, to dalej ufam osobom, z którymi pracuję, z którymi się znam i w ten sposób dobieram sobie kursy, chyba że sam coś znajdę, ale... Okay, a zaniosłeś się ostatnio na jakimś szkoleniu? Poprzednie szkolenie widziałeś, kurna lipa? No, były takie szkolenia. Co o tym zdecydowało? No, sposób właśnie badania później, sposób tłumaczenia, że w taki sposób jak ja to zastosuję, to powinno mi to zadziałać i wyjść, gdzie ja później nawet spróbując to gdzieś tam zrobić, no nie czuję tego, nie mam efektu też jakiegoś po tym, nikt mi nie zgłasza, a po tym co ja robię, czy to pracując sobie neurodynamiką, czy PDTR-em, jednak mam ten efekt o wiele szybciej widoczny i mogę go zweryfikować jakby tak rozmawiając z pacjentem, czy widząc po zakresie ruchu, po napięciu tkanek. Obraz wywalił. Baterię trzeba zmienić. Bateria zmieniona. Możemy jechać dalej. To co jest jeszcze w tym źródłem wiedzy? Najlepszym dla ciebie? Tak, bo o tym mówimy? No ludzie. Ludzie? Szkolenia? Ludzie, fachowcy w swoich dziedzinach, z którymi jest kontakt, tak? I w ten sposób. Prezentacja tego. Uważam, że najlepszym jest ich dla mnie. Okej, a teraz jak trafiłem na to szkolenie, które jest jakby, no było złe, tak? To jednak jakiś cząstki wyciągasz, czy jakby rzucasz całość? Czasami też, no jeżeli coś jest fajnego, no to tak, ale jeżeli coś mi nie siadło, jakaś tam metoda, były to głównie metody oparte gdzieś tam na terapii manualnej, to po prostu już tego nie stosuję, no bo mam inne narzędzie, które jest skuteczniejsze i daje mi lepsze efekty. No ale nie wierzę, że teraz dzisiaj idziesz na szkolenie terapii manualnej, jednak chodzisz na szkolenia, które jakby gdzieś będą drążyły temat. Bo zmieniłem swoje podejście leczenia. Więc jakby teraz szukasz szkoleń, no tak powiedzmy z układu nerwowego, nazwijmy to ogólnie. No więc czy tam dalej można naciąć na coś? Na coś, co jest jakby... Nie, no na razie wszystko jest na tyle nowością i jest taki ogrom wiedzy na tych szkoleniach, że cały czas coś nowego odkrywa układ nerwowy i ciało, że no nie znalazłem nic takiego, co by... No, zawiódł, gdyby się zawiódł. Na czym się, no może tak to można powiedzieć, na czym bym się zawiódł, nie?
Instagram, Facebook to źródła wiedzy dla ciebie, czy kompletnie już jeżeli są przestał? Fajne takie osoby jak ty, które patrzę i tam obserwuję, czy innych kolegów, których też mamy bardzo dużo mamy kolegów fizjoterapeutów, czy tam z Ławy, czy to sobie kręcą jakieś tam jakieś na Insta jakieś historie, bo opowiadają na jakiejś metodzie czy swojej pracy, no to czasami popatrzę sobie na jakieś, jak mam wolną chwilę gdzieś tam na Instagramie i coś posłucham, no uważam, to są fajne rzeczy, że to są fajne merytoryczne rzeczy i o ciekawych rzeczach, ten, no to uważam, że fajnie i super, że takie, sam myślałem, żeby coś takiego robić, ale no nie mam jakoś kompletnie na to czasu, ani jakoś nie mogę się zabrać, żeby coś, czy na tej swojej stronie coś w ogóle udostępnić, nic tam z tym nie robię kompletnie, no nie wiem, jakoś tyle pracy jest, że nie, ale dobrze, że to robią inni, uważam, że to jest potrzebne i powinno to być, nie? Okej, okay. Uzdrowisko, które gdzieś tam jakby też zarządzasz, czy nie? Czy... No kieruję tylko oddziałem tam okay. sobie i zabiegami. Planujemy. Mi uzdrowisko kojarzy się z, uwaga, laser, magneto. No i tak jest. Tak, to musi być? Czy... No musi być, bo tego wymaga nasz system opieki zdrowotnej w Polsce i przepisy NFZ. Mm-hmm. Musimy się do nich dostosować, więc jest to niestety system archaiczny, sposób leczenia archaiczny, ale żeby prowadzić w ogóle jakiś sposób tym ludziom pomóc i mogliby w ogóle przyjechać, no to musimy w taki sposób, jak sobie urzędnik zadecydował za biurkiem, to tyle musimy mu dać zabiegów i takie, jakie on zdecydował, a nie jakie do końca by chciał dać lekarz, albo jakbym ja chciał dać, tak? Mhm. Więc to jest totalna abstrakcja to, co się dzieje i nie powinno to w ten trochę to wydać. Zmieniacie? Jesteście jakby trochę tych ludzi zabrać i zrobić coś innego? Nie, nie wiem. Jesteśmy w stanie na tym poziomie, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Czyli jakby twój gabinet w uzdrowisku jest typowo prywatnym, osobnym tak, bytem? Osobno, tak, tak, to przychodzą nie, ludzie nie da się całej... jakby tego połączyć, trochę tych ludzi pokazać. Że można zrobić coś innego, fajniejszego. Jeżeli chcą dać, bo tak czasami się zdarza, że ktoś jeszcze chce dodatkowo, no to oczywiście też mogą przyjść i czasami przychodzą. No ale nie ma czegoś takiego, żeby ludzie, mało też osób chce jakby coś dodatkowo robić. Są to też w dużej mierze osoby też i starsze, więc też nie mają takiej świadomości, bo one myślą, że to im wystarcza, to jest to, więc czasami nawet jakieś tłumaczenie czegoś to ciężko dochodzi. Mam myśli, że ta świadomość... to tłumaczenie jakby może zaburzy też proces terapii, że oni uwierzą w to, że ten ogól, tam laser pomógł i... Też dużo, bardzo dużo osób, no jeżeli w ogóle cokolwiek zaczyna robić, jak w ogóle porusza, pojedzie na rowerku, tak, przez 3 tygodnie, już się lepiej czuje, tak. No bo jakikolwiek proces, on cokolwiek zrobił ze sobą, tak, wyszedł z domu, wyjechał, a na co dzień w ogóle nigdzie nie wychodzi, nic nie robi z sobą i siedzi w domu, tak? Więc... Czyli jakby i tak jakieś tam sukcesy terapeutyczne są. Tak, są. Jak tam mierzycie? Mierzycie to jakoś? Jesteście w stanie jakoś to ankietą? No ankiety dajemy tylko tam z ogólne te ankiety zadowolenia i ewentualnie w karcie badań się po prostu, no ale to lekarz wpisuje sobie, no jakie co było po terapii, mamy badanie początkowe, końcowe i tam sobie wszystkie zakresy, wszystko sobie zaznacza, no i w sanatorium tym się zajmuje lekarz i ma później ewentualnie we wnioskach sobie wypisać po leczeniu, co się zmieniło, czy poprawił się zakres, czy ból się zmniejszył, czy ogólnie jest pacjent usatysfakcjonowany, no to później to wszystko na badaniu końcowym się dowiaduje. Raczej dowiaduje się. No, weryfikuje sobie to lekarz, no i pacjent informuje go o aktualnym stanie, czy mu pomogło. Dużo mam takich efektów placebo, ale to już nie tłumaczę też, okay. Bo ktoś przyszedł, wziął 3 kryo tylko i już, wie pan co, już jest super, już naprawdę no ekstra, ten zabieg jest super, najlepszy, ja go tylko biorę. No i co, no i tutaj też to bardzo nie pogadasz. Ja mówię, no to fajnie, super, to proszę kontynuować, to tak jest, świetny zabieg, ma pan rację. A ja bym go w ogóle mu nie dał, nie? No, to pomija. To cię to irytuje? Chciałbyś to zmieniać? Chciałbyś to jakby trochę... Tak, ale to jest za dużo, za wysokie progi, za duży, no systemu się nie przeskoczy, nie? No tak mamy w Polsce i niestety, no. Żeby pracować i tym ludziom w ogóle pomagać, no to niestety trzeba się do tego dostosować. No tak. A co byś takiego, co byś odciął? No, co cię najbardziej irytuje w tym jakby, w tym systemie? Jakbyś miał taką jedną możliwość... Ustalanie przez urzędników przepisów, tak? Jak to ma wyglądać? No bo ale w formie leczenia, pójdźmy tutaj bardziej, no bo jakby tam będzie nam ciężko zmienić, a w formie leczenia, nie wiem, odciąłbyś właśnie krio, odciąłbyś lasery, odciąłbyś ogóle i zmienił na... Niektóre rzeczy z fizykoterapii, no na pewno bym pozmieniał, nie? Żeby na przykład coś skuteczniej robić, więcej oczywiście ruchu, więcej gimnastyki, gdzie ludzie tego nie chcą. I uważają, że to bo się zmęczy, to źle, on już w ogóle nie lubią ludzie ćwiczyć, o tak. Mało jest takich osób, gdzie, a powinno być tego najwięcej właśnie, takiej terapii manualnej i ćwiczeń, tak, kinezy, tego powinno być zdecydowanie najwięcej, nie właśnie ruch. Uważam, że to im najbardziej pomaga, nie? Zdarzyło się komuś kiedyś tobie jakby uszkodzić, zepsuć?
No jakiegoś krwiaczka zrobić, tam się zdarzyło jakąś powięziową metodą, tak? Aha. Ale to, czy ja wiem, skutek uboczny, no może po prostu delikatne naczynka były coś. Staram się tak nie pracować, nie lubię tego typu pracy. Takiej mocno niszczącej tkanki, nie jestem zwolennikiem tych metod, uważam, że to jest gruba przesada. Byłeś? Na takich szkoleniach? Tak. Nie, czy byłeś zwolennikiem kiedyś, jak byłeś na tych szkoleniach? No tak, no bo takie tylko znałem, że tak powiem, że w taki sposób trzeba pracować. Mówię, no dobra, tak trzeba, no ale jak później poznałem te inne metody, to nagle mnie olśniło, kurde, no przecież nie można robić takiej krzywdy pacjentu. Uważam, że to więcej ja w dysfunkcji taką metodą mogę jeszcze powprowadzać niż dobrego gdzieś tam, jeżeli zrobię jakiś duży, mocno krwiak albo tak mocno naruszę tkanki, że pacjent będzie później przez 2 tygodnie go jeszcze bolało po tym, co ja mu manualnie zrobiłem, no to uważam, że to jest też przegięcie. Nie? Ja osobiście tak uważam. Uważam, że nie powinno się tak mocno bodźcująco pracować, że tak mocno niszczą tkanki. Tak? Tak samo jak nie jestem zwolennikiem, pewnie dużo osób jest zwolennikiem jakichś baniek, tak? Chińskich, robię jak ogromnych krwaków, rzucają się na plecy. Tak widziałem kilka takich zdjęć. Ja widziałem takie nawet z krwią, że ładują się takie banieczki i ta banieczka się ładuje krwią, nawet na głowie. Bo to na twojej łysej byłoby uważam, to dobrze widać. To jest gruba przesada, nie ma to żadnego, no nie wiem, jakieś właśnie badania naukowe są na to, że to jest super, pomaga. No chyba nie do końca. Ja uważam osobiście, że to jest takie niszczenie tkanek, że my wprowadzamy więcej tam problemu, dysfunkcji, najboże jakiś zakrzep czy coś. Jeżeli to ma być na zasadzie delikatny jakiś u sportowca, żeby rozluźnić sobie czy coś po prostu, no ale przyjemność a la spa, no to spoko, niech sobie ktoś tam zrobi jakąś banieczkę czy masaż bańką, ale nie, że jak ja widzę, że pacjent miał całe sine plecy, jak jeden wielki krwiak na plecach, jakby go kijem obkładali, tak? No to już uważam, że to jest gruba przesada i taki pacjent mógłby spokojnie sobie domagać swoich praw. Nie jestem zwolennikiem takiego niszczenia tkanek. A jeśli pomaga? Proszę? Jeśli ten krwiak pomógł i plecy przestały boleć? No to uważam, że to było działanie na efekcie placebo, tak? Nie uważam, żeby to pomogło fizjologicznymi mechanizmami. Tak? No ale dobra, jeżeli był problem nawet jakąś tkanką, zostało to przekrwione, zaczął się to jak PRP robią, wciskają, robią siniaka wewnętrznego, tylko medycznie bardziej. Może stan zapalny się wytworzył, mechanizmy obronne faktycznie, jakieś enzymki się potworzyły, przyszły, bo naprawiły to, nie dodatek, że naprawiły to, co myśmy uszkodzili. To przy okazji polepszyło coś, ten ból w kolana, bo więcej enzymów krążyło ogólnie po tych sinych plecach, tak, i nagle się kolana polepszyły, tak. No bo faktycznie jakiś efekt fizjologiczny gdzieś tam też był, no to okej, no może takie coś wystąpić, no ale ja nie jestem zwolennikiem krzywdzenia w taki sposób. Czyli bardziej chcesz terapię celowaną, bardziej na ten, tylko jedziemy w ten największy problem. Tak, tak, żeby oczywiście po drodze kilka jeszcze innych się rzeczy znajdzie, zazwyczaj tak jest. Nie? No to nie masz czasu. Na co najmniej czasu. Chciałbym więcej czasu mieć dla rodziny zdecydowanie mojej. To było poprawne politycznie, a teraz. Nie, poważnie. No. Na swoje treningi nie mam mało czasu, też bym chciał więcej jakoś się zmęczyć. Ale czasami jestem znużony, a czasami się zdarza tak, że jeszcze jak córcia śpi, to jeszcze po robocie, gdzie o 20 jestem wykończony, to idę i tak zrobię jeszcze swój trening, ale muszę się zmobilizować też do niego, bo pomimo, że to jest przyjemność dla mnie, no to jestem po prostu znużony. Czasami mi się nie chce, no ale staram się i chciałbym mieć więcej na pewno czasu też na trenowanie, ten wysiłek, no bo po tym się dobrze czuję. A sam chodzi na terapię? Leczysz się jako terapeuta? Czasami tak, jak mam jakiś drobny uraz, to tam do kolegi o Jacka, bo blisko mieszka, to chodzę. Ale to rzadko byłem, że raz w zeszłym roku miałem tam z przedramionami problem i trochę z barkiem. No gdzieś po prostu przeciążenie za duże, gdzieś obciążenia za dużo się narzuciło i później coś tam sami sobie krzywdę zrobiłem, no bo za dużo, no ale tak na co dzień to nie, to się w miarę dobrze czuję, no, ale jest też tak, że tam powinienem pójść, tak, no to tak szef bez butów chodzi, to musi to faktycznie przejść, troszkę czasu minąć, żeby, a dobra, no w końcu muszę się do niego wybrać, nie? No to tak trochę jest. No widzisz, dlatego wymagamy od naszych pacjentów, żeby chodzili wcześniej, sami nie chodzimy. Sami nie chodzimy, nie? Sami mamy problemy, których, ale przynajmniej jesteśmy świadomi, może niektórzy nie są świadomi tych problemów. Okej, a czytanie książek, to coś, co chciałbyś robić, czy raczej nie? Też więcej czasu, zdecydowanie, tak. Mam tyle książek ciekawych, różne jakieś tam mózg, jakieś tam inne, jakieś takie popularno-naukowe. No ostatnio czytałem mózg jest taka książka, no to na to miałem czas, ona taka jakieś chyba, nie wiem, nie pamiętam już kto to napisał, ale ostatnio popularna też taka o mózgu, funkcjonowania mózgu, jakieś tam ciekawe przypadki.
co czytałem ostatnio? O, Jelita, nasz drugi mózg, to też takie tego typu książki właśnie czytam, no to, to w zeszłym roku. Nie masz takiej opcji, że jak już czytasz tą książkę, to wiesz, że to już jest za daleko, że to już dawno temu napisane i to już jest nieaktualne? No staram się, jeżeli to są takie zagadnienia obejmujące gdzieś tam właśnie układ nerwowy, no to tam to chętnie przeczytam. Nie wydaje mi się, żeby to tam było coś może już nieaktualnego. Zawsze jakieś ciekawe treści można wyciągnąć z tego. Co bym już powiedział młodym rehabilitantom? Co mają robić, żeby być dobrymi rehabilitantami? Praktykować. Podglądać, uczyć się od swoich mistrzów, mieć kogoś takiego, kto gdzieś tam pokieruje, pomoże. Chodzić na kursy, ale na dobre kursy też patrzeć, na bo ta oferta, jak wiemy, jest bardzo szeroka teraz. To ma być dobry kurs, bo jakby, no okej, powiedziałeś co, PDTR, no gdzieś tam inne. Dobre opinie tak? Na Facebooku. Co ma być dobry kurs, jakby jak to wybrać? No ciężko to właśnie, ciężko takiej młodej osobie, tak mi wtedy było, też ciężko mi było. Właśnie dlatego słuchałem opinii innych starszych, doświadczonych fizjoterapeutów, z czym pracują, co im się najbardziej sprawdza i na te metody iść właśnie. Czym oni w gabinecie pracują, czy mają efekt terapeutyczny tych metod, tymi metodami pracują, są one warte dla nich, bo mają efekty, no i pytać się tych ludzi, tych właśnie jakichś tam byłeś kiedyś na szkoleniu z takich miękkich mówienia do ludzi, motywowania ludzi, czy jednak to przychodzi z czasem i no to nie trzeba chodzić, takie szkolenia? Czemu nie? Dla rozwoju osobistego uważam, że fajnie. Jak ktoś potrzebuje, to czemu nie? Ja osobiście nie byłem. Ale uważam, że fajna rzecz. Jakby było coś takiego i miałbym na to czas, taki wolniejszy, ale jednak muszę też na kursy takie bardziej specjalistyczne chodzić, mieć na nie czas, a to ciężko w pracy, żeby zdobyć. No to jakbym miał taki, o więcej czasu, to na taki kurs taki, czyli bym się wybrał chętnie. Uważam, że to można coś ciekawego. Czy te techniki twarde, jednak te takie umiejętności terapeutyczne są ważniejsze od technik miękkich, a jakby mówienie do ludzi, tłumaczenie ludziom, co się wydarzyło, dlaczego. To jest ważne, bo to jest aspekt emocji i psychiki jest też bardzo ważny. No i przez to też się tworzy wiele dysfunkcji. Uważam, że jest bardzo ważne właśnie rozmowa, odpowiednie podejście, tłumaczenie, wyjaśnianie szczególnie istoty problemu, a nie, że a tu pana boli, tu pan ma dyskopatię, a nawet mu nikt nie pokazał, jak to wygląda i z czym to się je, i czy to faktycznie mu wypadło, tak z szuflada się wypada, nie? Czy faktycznie jakiś inny jest mechanizm, żeby też wytłumaczyć. To też uważam, że warto pacjentom tłumaczyć mechanizmy, żeby ich, ale w taki sposób właśnie, żeby ich nie wystraszyć, że a tu pan ma przepuklinę, tu panu naciska, a pacjent się, o matko, tak mi tam naciska, to trzeba wyciąć. Ja mówię, nie trzeba, spokojnie, to tam jest tylko delikatnie, w taki sposób, żeby on się nie wystraszył, że on będzie myślał o tym, co ja mu wytłumaczyłem, pokazałem mu kręgosłup i on cały czas będzie w domu myślał, że kurde, tam to mam, tylko w taki bardzo przystępny sposób wytłumaczyć mechanizmy jego urazu, skąd to się wzięło, że doszło do tej rwy kulszowej, tak, załóżmy, no przyczyną według na przykład z tego, co sobie diagnozuje pacjenta, na przykład u pacjentki wychodzi, że jest, no, było, no, jest to następstwo cesarskiego cięcia i będę pracował sobie na bliźnie, leczył bliznę i wiem, że jeżeli to zrobię, no to problem bólowy kręgosłupami minie, no ale mleko się wylało, do tego problemu doszło, czyli faktycznie mamy zdiagnozowaną tą rwę kulszową, jest tam ta uwypuklina, no ale popracujemy sobie na miejscu przyczyny. No ale ten mechanizm jakby już jest, więc no, jest to zdiagnozowane, faktycznie do tego doszło, no i trzeba to pacjentce też wytłumaczyć, nie? Co to jest za mechanizm, czy to da się cofnąć, czy nie da się tego cofnąć, więc też uważam, że warto tłumaczyć pacjentom takie rzeczy, tak dosyć, przynajmniej dla mnie, ja uważam, że jak tłumaczę, to są zadowoleni z tego, bo a dobrze, bo pan jest pierwszy, który mi to wytłumaczył, nikt mi tego nie powiedział. Nie? To co właśnie powiedziałeś, ta rwa kulszowa to najczęstszy jakby głupi... No nie, taki przykład po prostu. Głupi przykład? Najczęstszy? No, nie, to tak po prostu okay. Się. Nie jest najczęstszym. Ale dużo. A co się najbardziej trafia jakby tobie w praktyce? To ale czy najczęściej? Czy nie masz tak, żeby nie wyciągniesz? Tak. Czasami jest tak, to chyba wszyscy tutaj nasi koledzy po fachu mają, że czasami jest tak, że są same kolana przez dwa tygodnie, bo ktoś tak akurat, nie wiem skąd tak, bo same barki przychodzą, bo akurat było, że przez tydzień, drugi też, ten z barkiem, kolejny z barkiem, ten się zmienia, ale to kwestia przypadku mi się wydaje. Nie ma tak, ze wszystkim przychodzą. Z problemami jakimiś mięśniowymi. Co lubisz najbardziej? Leczyć? Leczyć masz blizny. Takie? Najbardziej lubię leczyć blizny, tak? Bo sprawiają dużo problemów, fajnie się je leczy i są fajne szybkie efekty, nie? Po leczeniu blizny. Blizny robią ogromne spustoszenie w naszym ciele. Co jest blizną? Proszę? Co jest blizną?
Bo to, że przecięta skóra, to tak, ale ja do czego innego dążę. No, dla mnie blizną jest przede wszystkim no, mechanizm tego uszkodzenia układu nerwowego w wyniku cięcia, tak? I uszkodzenia tkanek. I te następstwa, które po tym się rodzą, dla mnie to jest też... Tatuaż? No, tatuaż według metody PDTR jest blizną. Jest uszkodzenie. I co, już się miałeś dużo przypadków, które jakby... Z tatuażami, tak, którzy robią... problematyczne. Ogromne napięcie mięśniowe, hipertonia, tak? A myślisz, że to bo tu jakby dwie rzeczy. Czy tusz, no czy właśnie, ukłucie, nie? No właśnie, to też badano. Ostatnio właśnie czytałem kilka artykułów na ten temat naukowych. Właśnie tam Francuzi coś tam mocno badali z makrofagi, jak tam sobie wyłapują ten pigment i później umierają, później kolejne je zabierają i cały czas dlatego ten pigment się utrzymuje, tak. a nie wydalamy go. Kilkanaście lat potem to też blednie, to ja widzę, że to pracuje, tak? Tak, to nie pracuje, ale organizm cały czas jest w stanie jakby no, takim zapalnym, by można powiedzieć. Cały czas coś tam się dzieje, nie? Przy tym tatuażu, tak? Czego nie widzimy. Więc no jest to spustoszenie dla sam moment kucia, ale sam moment też nie ma w Polsce usystematyzowanego właśnie skąd mamy tatuaże, jakie są, czy są skażone jakimś ołowiem, arsenem. Ostatnio też słyszałem, że są skażone ołowiem w jakichś tam ilościach. Skąd to jest, jakiego pochodzenia tatuaż? Pewnie wszyscy się teraz tatuażyści obrażą. Może że nie słuchają. Reklamy, nie słuchają. Dlatego też nie mam tatuażu żadnego i sobie nie zrobię ze względu na to, że mogę sobie jakieś poważne dysfunkcje wprowadzić i będę później cierpiał, a chcę być aktywny sportowo i po co mam gdzieś się w przyszłości leczyć, zrobię sobie tatuaż na ramieniu. Ludzie to jakby, bo mówię, że leczyłeś tatuaże. Tak, zdarza się. Reakcja człowieka jak wygląda? No szok, są w szoku, że to jest tak, to jest uraz, to jest tak, mówię, no tak, no a bolało panią podczas zabiegu, no tak, mówię, no to mózg sobie zapamiętał to jako uraz, tak, to jest dla niego tak silny bodziec, poza tym jeszcze ten tusz jest, i teraz pytanie, co gorsze właśnie, czy to bodźcowanie, czy ten tusz cały czas, no i są w szoku, bardzo w szoku, tak samo jak mówię wtedy o jedzeniu, czy emocjach, tak, że emocje też mogą nam tu różne rzeczy rozwalić, no i są w dużym szoku, nie. Okej, dobra, to powiedziałeś o tym, żeby młodzi fizjoterapeuci pytali, jeździli na szkolenia i jakby uczestniczyli jakby wartko, a co mają robić ci starsi, którzy chcą się rozwijać? To samo, czy jednak jakaś inna rada dla tych doświadczonych rehabilitantów, którzy pracują, siedzą w gabinecie, mają efekty i są zadowoleni z tego, co robią? Ciężko mi powiedzieć. Nie ma prostych pytań. Ciężko mi powiedzieć, no nie wiem, to jest ciężkie pytanie, prawda? Nie zastanawiałem się nad tym. Nie, uważam, że warto się rozwijać, warto chodzić tak czy tak. Nawet mam nadzieję, że za 20 lat też jakieś fajne szkolenie wymyślą i też pójdę i uważam, że warto chodzić, będę chodził. Jeżeli będą znowu jakieś ciekawe rzeczy, których jeszcze do tej pory nie było, pójdę, sprawdzę, z czym to się je, no bo w dużej mierze jestem w tym miejscu teraz, gdzie jestem i dzięki temu, że jednak się zdecydowałem, no trzeba ryzykować i trzeba chodzić na kursy, nawet jeżeli on będzie nieprzydatny, zawsze coś ciekawego wyniesiemy, chociaż jedną rzecz, chociaż jedną mobilizację, jedno ćwiczenie, które nam się przyda, nie, gdzieś tam w pracy, więc warto chodzić, trzeba chodzić, ryzykować i, czyli ryzykować, może to za dużo powiedziane, ryzykować. Ryzykujesz czas i pieniądze. No, no tak, no, trzeba zdobywać doświadczenie, próbować nowych rzeczy i każdy kurs na pewno czegoś nauczy, nie? Każdy. Trenerzy personalni, taki temat trochę z twojej działki, bo też ich szkolisz, pokazujesz im rzeczy. Tak. Miałeś tutaj ostatnio trenera też personalnego. Tak. Powiedz mi, bo obserwujesz kilka osób na Instagramie pewnie też z trenerów, nie? Tak, dużo. Mam kolegów właśnie. Okay. Pracowałem w Warszawie, no to bardzo dużo poznałem. To cię najbardziej irytuje, jak oni pracują, jak trenerzy pracują? Masz taką jakby... bojaźń przez to, że oni pracują z ludźmi, że jakby nie chcą poznawać, nie chcą robić innych rzeczy, albo... No niektóre ćwiczenia, jakie pokazują, albo swój warsztat, jaki prezentują niektórzy, no to można załamać ręce czasami, co wyprawiają z tymi ludźmi, tak? Gdzieś tam ćwiczenia dla osoby, która ma jakiś tam możliwe, że problem, nie wiem, muszczkowy, a on go stawia na bosu, jeszcze każe coś tam rzucać piłkę mu stojąc na bosu, tak? Jakieś takie chore rzeczy, które są totalnie niepotrzebne i mogą zrobić tylko krzywdę, tak? No bo po co wchodzić jakieś... Gdzie trenerzy mają się tego uczyć? Bo to jest ten problem teraz, że... No jakby... Właśnie na kursach. Takich. No tak, tylko że taki kurs, jak byśmy powiedzieć, Jerzy jest lekko zarezerwowany dla fizjoterapeutów, tak? I teraz... Jaki taki biedny trener ma do tego dojść, że no, tego nie robi? Fajny robisz, pomysł nie? Na biznes, tworzymy taki kurs. O, i zrobimy taki kurs dla trenerów, właśnie, gdzie będą prowadzić fizjoterapeuci. Najczęstsze popełniane błędy. O, już fajnie, super. Cieszy mnie dużo, to. Dużo by było chętnie. No, nie planujemy coś takiego już z kolegą Łukaszem, którego też właśnie wykładam na tych kursach, prowadzi firmę szkolącą.
Body Shaping Academy właśnie w Katowicach. Nazwa jest słaba ogólnie, Body Shaping. No tak sobie nazwał, to jego pytać, czemu tak. Tak? Ale on prowadzi już od wielu lat, jest bardzo doświadczonym trenerem, też pracuje z kadrą. Mhm. Chyba skateboardingu, tak? No, deskorolkarzy, tak. Więc no, mamy też i mieliśmy ruszać, może że ruszymy też z takim kursem właśnie jak trening medyczny, coś takiego, żeby ktoś będzie chętny, to można. Czyli oni też mają się rozwijać, też mają jakby czerpać wiedzę jako trenerzy i nie szkodzić ludziom. A gdzie ty chcesz być za 10 lat? Gdzie chcę być? A może w Hiszpanii nad basenikiem się opalać i pracować? Nie wiem, no chciałbym też troszkę, no nie tak pracować do późna, gdzieś sobie to wyważyć, albo stworzyć sobie jakiś może albo zespół ludzi, który też dobrych terapeutów gdzieś, żeby mieć, może to tak rozwinąć. Ciężko mi powiedzieć, fajnie było mieć jakichś fajnych też terapeutów wyszkolonych. No, ogólnie w pracy mam bardzo fajne fizjoterapeutki i kolegów. Ale w sensie takim bardziej komercyjnym, żeby ktoś też tymi metodami pracował, no bo naprawdę sporo jest tych ludzi, którzy szukają pomocy, no a tak naprawdę ciągle, pomimo że jest dużo gabinetów, już teraz coraz więcej, to ciągle terapeutów brak. Wszędzie się słyszy, wszędzie kolejki, wszędzie 3 tygodnie, 2 tygodnie termin, bo to do pana trzeba czekać. No i w sumie to brakuje fizjoterapeutów, kurczę, cały czas, nie? Tylko dobrych. Dobrych. Bo to też taki zarzut, że jakby w naszym zawodzie nie da się zarobić. O, da się. Wiadomo, to jest ciężka charuwa, no bo to czasami fizycznie w zasadzie też, ale umysłowo. Jestem po prostu po pacjentach znużony, tak? Ja nawet fizycznie jestem tak zmęczony, jak znużony po prostu. My tak, to też rozmowa, co, kontakt z osobą. To jest ciężko, czy każdy pacjent trochę wysysa energii? Kontakt, tak. No po prostu człowiek, praca z człowiekiem po prostu, nie? Jednak trzeba gdzieś tam tą empatią podejść, no i tej swojej energii, tej dobrej też przekazać, no i przyjąć te czasem też złe rzeczy na siebie, no i to jest nużące, tak? Czyli z każdym trzeba bardzo dużo rozmawiać, no i to jest nużące, nie? To za 10 lat do Hiszpanii opalamy się i to jeszcze... nie, no śmieję się, no ale to gdzieś masz jakieś takie plany, co chciałbyś osiągnąć albo zrobić, żeby gdzieś się spełniać zawodowo? Nie wiem, czy może czekać z pracy gdzieś w przyszłości ze sportu. Do sportu chciałbym zawodowego wrócić, gdzie się pracuje. Właśnie, też na wysokim, o tym zapomnieliśmy trochę. No, na wysokim poziomie pracuję, to do tego chciałbym wrócić. Bo to była bardzo fajna praca. Bo do Polski pracowałeś. No, właśnie pracowałem z kadrą zapaśników w stylu klasycznym. Przez 1,5 roku wszędzie z nimi jeździłem. Tu też było bardzo fajne doświadczenie. Później jak skończyłem pracę w Warszawie, to właśnie zacząłem pracę z kadrą. No i do tego bym wrócił, na takiego sportu na wysokim poziomie, gdzie faktycznie trzeba mocno też no, pracować, ale fajne sukcesy, jak się osiąga, no to cieszy, nie tak, bo jest nagroda też ta pośrednio, że jak ten sportowiec osiąga sukces, no to cieszy się cały ten zespół i to tak się też przelewa na siebie trochę też, że fajnie, że jednak się udało, troszkę się tam coś pomogło w jakiejś części. To jest też mega satysfakcja, tak? Że na przykład się reprezentował kraj, nosiło się te koszulki z orzełkiem na piersi i wyjeżdżało się za granicę na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. No i to jest bardzo miłe uczucie, bo jeszcze jak jakiś hymn jest i bierzesz też w tym udział pośrednio, no to mega to cieszy, to mega satysfakcja, wiem co czują sportowcy. No nie pracy? Do końca. No niestety nie do końca, to nie są jakieś wysokie zarobki niestety, a powinni tam być ludzie właśnie no, najlepsi i no i też dobre pieniądze zarabiać, jest to z tym różnie, no jeżeli są takie dyscypliny, gdzie jest no, dużo sponsorów dobre, te, no to faktycznie gdzieś tam te zarobki, szczególnie w piłce nożnej są wysokie gdzieś tam dla fizjoterapeutów czy gdzieś, no ale w innych dyscyplinach no jest to jest tym jest czemu nie pracujesz już? Ze względu na to, że rodzina, żeby przede wszystkim, żeby bardziej chciałem gabinetowo, to cały czas wyjazdy i te, no i kwestie właśnie ekonomiczne, no bo zarobki są mniejsze, a jednak koszty coraz życia rosną, więc to też, nie? Jako przygoda właśnie, super? Jako przygoda super, nie? Dla osób, które no, są same albo lubią sport i to, no to jest super, polecam. Bardzo fajne, bardzo, bardzo duża satysfakcja z takiej pracy jest, nie? Bardzo.
Okej, okay, super. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy wywiad. Dachowski pyta. Jeżeli chcecie. Dziękuję również za zaproszenie. Ja również dziękuję, że się zgodziłeś po tym ciężkim tutaj trzech dniach nauki. Tutaj możecie widzieć jeszcze trochę może mniej energii u nas z powodu tego, że jeszcze ten dzień jakby nauki. 18 kurs też neurologiczny, neuroseminars. Neuroseminarsy, zgadza się. Ja wam wszystkim dziękuję za to, że odsłuchaliście, za to, że byliście razem z nami. A moim gościem był? Radosław Leżuch. I jeżeli chcecie posłuchać jeszcze innych odcinków z tej Dachowskiej Pyta, zawsze znajdziecie je na Spotify, na iTunesie i na mojej stronie www.michaldachowski.pl, więc zachęcam Was serdecznie do odwiedzenia i słuchania reszty podcastów. Do zobaczenia.